Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Dziki Zachód. Jest to kolejny już trzeci tom z serii, za którą odpowiada wydawnictwo Lost in Time. Natomiast Thierry Gloris oraz Jacques Lamontagne odpowiadają niezmiennie za te trzy tomy. To chyba tyle jeśli chodzi o to co wydawali na naszym rynku, a może co wydał Lost in Time, z, oczywiście związany z ich nazwiskami. Skalp za skalpem oraz błoto i krew to są dwie historie, dwie nowe historie, które dostajemy po dwóch pierwszych tomach. Oczywiście ten sam format, okładka taką, jak tutaj możemy sobie zobaczyć. Tak nam się prezentuje grzbiet. Tutaj też wszystko niezmiennie, aby pasowało do całej kolekcji. No i oczywiście jej tył. Możemy sobie zobaczyć oczywiście, jak prezentowała się pierwsza para. Tutaj mamy drugą parę i mamy w przygotowaniu trzecią. Cena okładkowa to równe 100 zł. Natomiast opis tutaj dla Was, który możecie sobie zobaczyć. I oczywiście nie ma tutaj motywu całej okładki, którą czasami tak prezentuje z tego względu, że jest to rysunek, który łączy to wszystko ze sobą. Zajrzyjmy do środka, jak prezentuje się sam tytuł. Oczywiście tu warto wspomnieć, że widzimy dwóch pierwszych tytułowych bohaterów z pierwszego i drugiego tomu, to jest taka ciekawostka. Natomiast sam rysunek dalej pozostał ten sam. Tutaj dostajemy ciągle to samo, i jest to bardzo ładna i przystępna, tak mówiąc najprościej, kreska, która od razu rzuca się w oczy, jest wyrazista, soczysta, wręcz bym powiedział, taka mięsista, bardzo szczegółowa, a kolory, które zostały użyte naprawdę fajnie oddają klimat dzikiego zachodu. Ten brąz z takim błękistym brudem oraz kolorami, no. Mówiąc, miałem powiedzieć, kolorami zieleni, to tutaj może nie do końca, bo jednak to są te takie raczej suche, ciepłe klimaty. Aczkolwiek też tego typu rzeczy z niekiedy bujną roślinnością tutaj doświadczymy. Więc naprawdę, wizualnie jak widzimy, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I tutaj cały czas pozostaje to, co mogliśmy widzieć we wcześniejszych dwóch tomach. Natomiast jeśli chodzi o samą historię. Różnią się troszeczkę z tego względu, że tam, tak jak mówię, skupialiśmy się w pewnym sensie na tych głównych naszych bohaterach. Natomiast tutaj, e, oczywiście, nasi byli ci bohaterowie z pierwszych dwóch tomów pojawiają się i fajnie zostało to wszystko ze sobą połączone z tymi nowymi, których będziemy poznawać. I tutaj szczególnie mam na myśli tego czarnoskórego e, bohatera w pewnym sensie też czasem i kowboja, no bo jednak ten sam kapelusz już to zdradza i naprawdę fajnie to wszystko tutaj wygląda. Powiem wam szczerze, że zabieg ciekawy, bo w tej pierwszej historii mowa tutaj o fakcie budowania torów kolejowych, ale przede wszystkim skupmy się na tym, że jest poruszany temat niewolnictwa, czyli właśnie tych czarnych mieszkańców Ameryki, którzy pod może nie przymusem, choć w sumie to też no, jako niewolnicy to są w pewnym sensie pod przymusem. Wykonują ciężkie prace, pomagają białym podczas właśnie budowy tych torów kolejowych. A ci prawdziwi rodowici, czerwonoskórzy, mieszkańcy Ameryki tutaj oczywiście się przez to wszystko buntują. Ale tu mówię, fabularnie nie chcę wam zdradzać. W drugim tomie kontynuujemy oczywiście te losy, tylko tutaj. Fabuła zostaje bardziej rozwinięta i jednocześnie no, dodaje takiego kolorytu, gdyż mówimy tutaj o posz pewnych poszukiwaniach, opowiedzeniu historii związanej z, jak, z tym, jak po prostu rodowici Amerykanie, czyli mówimy tutaj o Indianach, traktują też bestialsko tych wszystkich przybyszów, prawda? Fajnie to zostało rozegrane, naprawdę mi się mega spodobało. I akcja, która tutaj się dzieje, jest wartka, szybka. Mógłbym tu naprawdę zdecydowanie wymienić wiele takich motywów, które by. Naprawdę świetnie pasowały do niejednego scenariusza westernowego. Z finału, oczywiście, nie chcę Wam tutaj zdradzać. Mogę tylko powiedzieć, że to wszystko, co tutaj przeczytałem, zdecydowanie trzyma swój poziom i kontynuuje dalej, rozwija tą całą historię związaną właśnie z Dzikim Zachodem. Więc myślę, że warto oczywiście dalej kontynuować tę serię, warto ją poznawać. Chciałbym tutaj nawiązać Wam kilka jeszcze wątków fabularnych, ale z drugiej strony mógłbym wam zepsuć zabawę. Jest to kontynuacja, ale pojawia się w tym wypadku w pozycji tak jakby takiej pojedynczej. Nie jest to komiksowa polecajka, gdzie niekiedy stosuje taki zabieg, gdyż te inne tytuły, które zobaczycie, bądź zobaczyliście, jeśli chodzi o nowości od wydawnictwa Lost in Time na miesiąc maj, no, są w ogóle nowymi tytułami i warto poświęcić im osobny materiał. Stąd też Dziki Zachód, troszeczkę krócej, ale szczegółowo i konkretnie. Ciekawa fabuła. Dalej trzymająca poziom, oczywiście są tam czasami może troszeczkę gorsze momenty, nie ukrywam. Natomiast jeżeli podobał wam się pierwszy i drugi tom, albo generalnie lubicie historię Dzikiego Zachodu, myślę, że tutaj zdecydowanie znajdziecie coś dla siebie. Ja oczywiście może nie jestem wielkim fanem Dzikiego Zachodu, choć lubię czytać te komiksy od jakiegoś czasu, gdzie w którymś momencie swojej twórczości o tym wspominałem. I dalej to kontynuuje i dalej się przy nich bawię, więc tu bądź co bądź, mimo że jestem fanem SF, to i tak tego typu historie czytam z ogromną przyjemnością. Wizualnie to tak jak mówię, cały czas to samo, co dostaliśmy. Więc zachęcam Was, gdybyście mieli ochotę nabyć sobie oczywiście ten komiks. Na dole w opisie gdzieś tutaj znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie go nabyć. No i oczywiście nie zapomnijcie o tym, aby skomentować, polubić, udostępnić. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.